Przed wami członek WebShake TV, Dominik Szarek, który opowie o robotach na wysokości. Sam mówi o sobie, że jest miłośnikiem Apple i ich gadżetów. Zaraz to będziecie mogli ocenić. Duże brawa dla niego. A ja oddaję mikrofon Dominikowi. Cześć, wielkie dzięki za zaproszenie, Filip. Ja tak w gwoli małego sprostowania, to ten temat, który widzieliście w agendzie, to był wynik tego, że Filip stwierdził, że na tydzień przed Crackspotem będę miał już gotową prezentację. Tak niestety nie było i zachowałem sobie taki bezpieczny tytuł, żeby dało się pod to podpiąć sporo tematów. Dziś natomiast chcę wam opowiedzieć pewną historię. Pewną historię, która rozpoczęła się dokładnie 10 lipca 1856 roku w małej wiosce Smijan w Chorwacji. Tego dnia nad tym domkiem białym, który widzicie w tle i nad całą miejscowością, rozpętała się cholerna burza. Pioruny waliły jak oszalałe i w tej nocy przyszedł na świat pewien chłopak. Opowieści głoszą, że to zdarzenie właśnie z tą burzą wywarło później w jego dorosłym życiu niebagatelny wpływ na to, co robił. Ale po kolei. Chłopak, gdy miał 6 lat, w 1862 roku rozpoczął edukację w szkole w Karlowac. Następnie, i uwaga, w ciągu 3 lat tą szkołę skończył. Czyli miał 9 lat, gdy ukończył szkołę. Gdy miał 12 lat, znał na pamięć tablice logarytmiczne i był w stanie konstruować swoje pierwsze silniki, które były zupełnie inne niż te, które mógł widzieć na co dzień w otoczeniu swoim. Dzięki swojej nienaturalnie dobrej pamięci wzrokowej, tak to ujmę, błyskawicznie był w stanie nauczyć się 6 języków, a jego ocena odległości i ocena w projektach, tak zwana na oko, jak to się mówi, wynosiła zaledwie 1/10 milimetra. W swoim późniejszym życiu wyznawał dość radykalną zasadę, że jemu do w pełni funkcjonowania wystarczą zaledwie 2 godziny snu. Jak patrzę na dzisiejszych ludzi, to jest to chyba dość mało jednak mimo wszystko. Natomiast to, co w nim było takiego niezwykłego, oprócz oczywiście tego, było to, że był w stanie pracować nawet do 84 godzin bez przerwy, bez wytchnienia i bez odpoczynku. Facet miał też wiele lęków i obsesji, jak to często bywa z takimi frykami. Między innymi miał obsesję na punkcie liczby 3. Wszystko robił trójkami, jak tutaj nawiązanie do bohatera z Dnia Świra. A także, co ciekawe, mieszkał tylko w tych pokojach, w hotelach, których numer był podzielny przez 3. Kolejną jego obsesją były gołębie. Wyobraźcie sobie, że do tego stopnia fascynowały go gołębie, że sprowadzał specjalne ziarno, którym dokarmiał gołębie w Central Parku. Pogłoski głoszą także, że miał swojego ulubionego białego gołębia, który ponoć odwiedza go każdego dnia, i de facto śmierć tego gołębia, której podobno był świadkiem, ostatecznie przybiła go. I tym oto sposobem 7 stycznia 1943 roku w wieku 86 lat został znaleziony martwy w swoim pokoju w hotelu New Yorker, pokoju numer 3327, co oczywiście podzielne przez 3 daje 1109. Niedługo po jego śmierci, 21 czerwca 1943 roku, Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych po długich perturbacjach, to już było tak jak mówię, po jego śmierci, przyznał mu oficjalnie tytuł ojca radia, pomysłodawcy, inwentora czegoś takiego jak radio. Mówię dziś o Nikola Tesli, chorwackim wynalazcy. Ale dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że tak naprawdę na co dzień zajmuję się robieniem telewizji internetowej. I moim zdaniem kluczem do zrozumienia pewnych mechanizmów, jakie zachodzą obecnie między shiftowaniem telewizji do internetu, takie wzorce, takie koncepcje można śmiało czerpać z przechodzenia właśnie z radia
do telewizji. Zaraz wam to pokrótce udowodnię. Ale wcześniej odpowiedzmy sobie na takie proste pytanie, czym jest telewizja? Dlaczego ja w ogóle tak naprawdę o tym mówię? Czy telewizja to w rozumieniu szerszej społeczności, nie mówię tutaj tylko o was, którzy z nowymi technologiami są za pan brat, czy to jest telewizja? Czy może to jest telewizja? Bo jeśli przyjmiemy, że to jest telewizja, to z tego bardzo szybko i bardzo łatwo możemy dojść do tego. A to już nie jest takie oczywiste. Czy to jest telewizja? Czy bardziej telewizją możemy nazwać to? I teraz to, co zobaczyliście, jakby łączy się bardzo, bardzo ściśle z teorią, która powstała jakiś czas temu. Ona się nazywa teorią trzech ekranów. Pewnie większość z was, którzy siedzą właśnie w nowych technologiach, kojarzy założenia tej teorii. Dla tych, którzy jej nie kojarzą, powiem tylko tyle, że zakłada ona konsumpcję treści wizyjnych za pomocą nie tylko telewizora, ale także komputera i urządzeń mobilnych. Odpowiedzmy sobie na takie zasadnicze pytanie, po co? Po co powstała koncepcja trzech ekranów? Po co ktoś na to wpadł? Po co to opisywano w różnych tam, powiedzmy, podręcznikach marketingowych i tak dalej? Mianowicie koncepcja trzech ekranów powstała po to, aby w sposób dużo pełniejszy, w sposób dużo bardziej intensywny odbierać pewne wrażenia. Pewne wrażenia, których dostarcza nam wcześniej rozumiana tradycyjna telewizja. Bo jak to było na początku? Mieliśmy tego widza naszego, czyli każdego z nas z osobna, i temu widzowi zaproponowano w pewnym momencie telewizję. Z tej telewizji płynął do niego sygnał. Sygnał w jednym kierunku. Treści były przesyłane od telewizji do widza. W pewnym momencie technologia zaczęła się rozwijać, powstały komputery, powstały urządzenia mobilne, więc nie było trudne do przewidzenia, że ktoś stwierdzi, kurczę, a może by to zacząć jakoś wykorzystywać, wprowadzić jakąś synergię między tymi urządzeniami i wykorzystywać to w sposób pełny. Dlatego zaczęto kombinować, jak sygnał, który otrzymuje widz, przekształcić na sygnał, który on wysyła, czy to do komputerów, czy do urządzeń mobilnych. I na tym generalnie pokrótce polega właśnie teoria trzech ekranów. Tak ona wygląda plus minus w praktyce. Moim zdaniem ona wygląda zupełnie inaczej, to znaczy nie, inaczej powiem. Nie teoria wygląda inaczej, ale technologia i czasy bardzo szybko mogą tą tezę zweryfikować, ponieważ moim zdaniem technologia przekracza założenia teorii trzech ekranów. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem wygląda to tak. Jest widz i jest jeden ekran. Tak naprawdę w moim rozumieniu telewizor, urządzenie mobilne, laptop to tylko nośnik tak naprawdę. Rozumienie telewizji jako czegoś, co gada do nas z tego dużego pudła, jest moim zdaniem zasadniczym błędem. Bo czym tak naprawdę różni się telewizor, który trzymamy w salonie, od monitora, który jest w naszym biurze? Rodzajem, podejrzewam, jakiegoś tam wejścia, wtyczki, no i sygnałem, który do niego dostarczamy. Idąc dalej, czym różni się szyba ekranu telewizora od szyby ekranu laptopa, od szyby ekranu tabletu, od szyby ekranu iPhone'a? Niczym. Z sygnałem, który na nim wyświetlamy. Pewnie tą, jakby to hasło Content is King znacie dobrze i to jest wam wszystkim znane. I w tym przypadku to jest clue. Sygnał i treści, które dostarczamy do określonego device'a. To się liczy. Natomiast jakie w tym przypadku jest myślenie mediów? Myślenie mediów nazywających siebie mediami nowoczesnymi. Mianowicie ich myślenie, ich mentalność wygląda mniej więcej w ten sposób. To jest po prostu copy-paste. Już wyjaśniam, o co chodzi z tym kopiowaniem. To zdjęcie pokazuje moim zdaniem, choć wielkim fanem radia jakby za moich czasów, wtedy kiedy jakby telewizja jeszcze była gdzieś tam szkoląca, nie miałem takich czasów, bo telewizja zawsze była, prawda? Ale to jest maksimum lub coś bardzo zbliżonego do maksimum, jakie możemy wyciągnąć z radia. I teraz pokażę wam bardzo podobny obrazek. To jest telewizja. To są, tak mniej więcej wyglądały pierwsze formaty, które ludzie tworzyli dla telewizji. Oni dostali w ręce potężne narzędzie, którym było nowe medium, to była telewizja, i oni nie wiedzieli, co z tym zrobić. Oni w pierwszych chwilach
sadzali ludzi przed kamerą, sadzali ich obok siebie i przenosili kalka w kalkę dokładnie te same schematy, których nauczyli się przez lata w radiu. Co jest moim zdaniem maksimum w telewizji? No pewnie też wiecie, też jeśli ktoś was zapyta o osiągnięcia współczesnej telewizji, formatów, jakie tworzymy, w jaki sposób wykorzystujemy ten nośnik, to wielu z was bardzo podobnie odpowie. Natomiast to, co jest maksimum dla telewizji, niekoniecznie, a nawet nie jest, nawet środkiem dla webu. Tak naprawdę to, co widzicie, to jest minimum. To są najniższe, powiedzmy, stadia wykorzystania technologii, możliwości, jakie daje nam współcześnie internet. I tu odnoszę się do wszelkich serwisów typu VOD. To było tak, no, dostaliśmy w ręce internet, fajnie, wow, mamy internet, super. No i teraz ci wszyscy, te wszystkie media duże, okej, co zrobili? Stwierdzili, skoro mam talent w telewizji, wróćmy do internetu, skoro gwiazdy tańczą na lodzie, czemu nie mogą poszaleć na VOD One, czy tam na TVN.pl, prawda? Zaczęto przenosić, kopiować formaty znane z telewizji do internetu. Moim zdaniem nie tędy droga. Moim zdaniem maksimum tego, co daje nam web, nie byłem w stanie tego przedstawić za pomocą obrazka, bo tak naprawdę do końca, mówię tu o szerszym community, nie wiemy tego. Nie wiemy, co przyniosą nam kolejne lata, jak będzie ten web się zmieniał, jak te możliwości wykorzystania formatów interaktywnych, różnych narzędzi, które umożliwiają interakcje z kontentem ściśle internetowym. Mówię tu o rozmaitych Foursquare'ach, Facebookach, YouTube'ach i tak dalej. To wszystko są narzędzia, których my nie wykorzystujemy w żadnym stopniu, w zerowym. Film, który jest wrzucony na serwis VOD, on w żadnym stopniu nie wykorzystuje możliwości, jakie daje internet, jakie daje mobile. Dlatego moim zdaniem kluczowym czynnikiem będzie dojście do poziomu formatów, które w sposób zupełnie nowy będą angażować widza, będą super, hiper interaktywne, będą po prostu dawały mu pełniejszą interakcję, pełniejszą więź z formatem, będą pozwalały mu odbierać te bodźce na zupełnie nowy sposób. Ale format to nie wszystko. Format to nie wszystko, bo czym byłby dobry format bez dobrych gwiazd, bez dobrych showmanów? Niczym. Czy ktoś z was zna tą postać? Ręka do góry. 7 osób. To jest Ray William Johnson, amerykański jeszcze kiedyś vloger, w tym momencie celebryta. Celebryta pełną gębą, który może śmiało mówić o sobie, że zrobił coś niesamowitego w internecie, z wideo. Gościa oglądnęło już do tej pory na samym YouTubie blisko miliard 400 milionów razy wyświetlono jego filmy. Grono jego widzów w serwisie YouTube domyka się powoli w 5 milionach. On dociera ze swoimi treściami do 5 milionów odbiorców. Dla porównania podam wam jedną statystykę, którą znalazłem. Wiecie, ile widzów zgromadził przed telewizorem finał pierwszej edycji finał pierwszej edycji X Factora? Lub Mam Talent. Tu się mogę mylić w tych dwóch formatach. Finał pierwszej edycji zgromadził 4,5 miliona około widzów i to była 1/3 polskiej widowni, która w tym czasie zasiada przed telewizorem. A ta liczba to liczba wyłącznie subskrybentów jego kanału. To nie ludzie, którzy dotrą do niego przez obce linki na innych serwisach, przez rozmaite digi i tak dalej. To są ludzie, którzy zadeklarowali: tak, chcę cię śledzić. Robi wrażenie, prawda? Ale żeby nie mówić wam, jak to jest pięknie za oceanem, od tego będzie za chwilę Jaro, który wam to opowie, jak tam się to odbywa. Nie to, ale będzie mówił o Stanach. Chcę wam podać przykład z polskiego podwórka. Kto z was kojarzy tego gościa? No już lepiej. Patrioci. To jest niekryty krytyk, gwiazda polskiego YouTube'a i już od niedawna również celebryta. Wyobraźcie sobie, że codziennie rano, czy raz tego nie wiem, jesteście w stanie słuchać go na antenie Radia Z. Od niedawna bardzo. Jego oglądalność to blisko 45 milionów wyświetleń,
a jego grono stałych widzów na samym YouTubie to ponad 150 tysięcy. My obserwujemy tą scenę, obserwujemy to, co dzieje się na YouTubie, śledzimy Niekrytego Krytyka, śledzimy Maturę to Bzdurę, śledzimy Lekkostronniczych, śledzimy jeszcze kilka innych podmiotów, czy YouTubersów, jak można o nich mówić, żeby jakby być na bieżąco z tym fenomenem, który odbywa się na naszych oczach w sieci. I co się okazuje? Między 14 lipca a 14 października, w ciągu 3 miesięcy zaledwie, Niekryty Krytyk zanotował przyrost widzów o 65 tysięcy, a wzrost oglądalności o ponad 15 milionów. To daje średnio 5 milionów na miesiąc, a maksymalny dzienny jego przyrost oglądalności w tym okresie wyniósł prawie 500 000. W ciągu jednego dnia przybyło mu 500 000 wyświetleń. Szacun. Jego miesięczny przyrost widzów także jest tutaj podany, to jest ponad 20 tysięcy w tym okresie. I teraz dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, żeby zwrócić waszą uwagę na zjawisko, które ja nazywam celebryci 2.0. To są celebryci nowych mediów, to są celebryci nowych czasów, to są celebryci, którzy są na wyciągnięcie ręki z widzem. To są ludzie, którzy wchodzą w interakcję z widzami. To nie jest, powiedzmy, nie wiem, Krzysiu Ibisz, którego możecie obejrzeć kilka razy w tygodniu na różnych antenach. I tyle. I on za chwilę wam znika, przychodzi Kasia Cichopek, tak dalej. To są ludzie, z którymi wy po konsumpcji ich treści, po przyjęciu ich informacji, jesteście w stanie wejść z nimi w pełną interakcję. Jesteście w stanie napisać do nich maila, jesteście w stanie komunikować się z nimi na Facebooku, na Twitterze i tak dalej. Tu nie będę jakby zgłębiał się w mechanizmy, bo o tym też fajnie nawiążę do następnej prezentacji, którą będą mieli chłopaki z Lekkostronniczego i myślę, że oni wam akurat ten aspekt wyjaśnią doskonale. Natomiast chcę zwrócić waszą uwagę na to zjawisko celebrytów 2.0. To jest zupełnie nowe podejście do gwiazd. Tak naprawdę w tym momencie każdy z nas, jak tu siedzi, jest w stanie zostać gwiazdą przynajmniej na skalę Polski w określonym wymiarze czasu przy odpowiednim zaangażowaniu. W tym momencie jedyną barierą, która tak naprawdę odcina tych ludzi od mainstreamu, znaczy to już jest mainstream, prawda, ale od tego takiego mainstreamu totalnego, jest koszt technologii i rozwój technologii, który w tej chwili jeszcze nie pozwala na to, żeby w każdym domu był telewizor z dostępem do internetu. Ale wyobraźcie sobie sytuację, kiedy technologia będzie na tyle rozwinięta, internet będzie na tyle tani, na tyle szybki, że to, czy do waszego telewizora będzie podpięty kabel z kablówki, kabel cyfry plus, czy kabel z komputera, czy na przykład będzie to streamowane bezprzewodowo, nie będzie mieć dla was żadnego znaczenia. Jaką wtedy przewagę będą miały tradycyjne telewizje nad tymi ludźmi? Ludzie będą mogli sobie za pomocą pilota wybrać treść, którą chcą zobaczyć. Tak naprawdę. To będzie sprawdzało do jednego kliknięcia. Czy chcę oglądać Niekrytego Krytyka, czy chcę oglądać Kubę Wojewódzkiego. Cała siła telewizji, moim zdaniem, w tym momencie, oprócz oczywiście pełnego doświadczenia, profesjonalizmu, sprzętu, pieniędzy, nakładów na marketing, reklamę i tak dalej, tkwi w niedostępności technologii. Tak naprawdę. W momencie, kiedy technologia będzie na tyle dostępna, że te treści będziemy mogli swobodnie streamować do telewizorów, a nad tym ja jestem o to spokojny, bo martwią się o to za mnie takie firmy jak Apple czy Google, więc jakby tutaj jest to tylko kwestią czasu, kiedy tak się stanie, to chcę zwrócić waszą uwagę właśnie na ten aspekt. Na koniec chcę wam jeszcze pokazać jeden dosłownie slajd, który bardzo dobrze oddaje to, o czym ja dzisiaj tutaj mówię. Wpis z Facebooka, jakich czasów dożyłem, kiedy patronat medialny nad eventami sprawują w Polsce kominek i demotywatory. Jakie czasy, takie media. I z tą myślą chcę was zostawić na kolejne dzisiejsze prezentacje. Myślcie o tym. Dzięki. Słuchać mnie. Brawa dla Celebryty 2.0 jeszcze raz. Teraz mam dla Dominika dwie wiadomości, jedną dobrą, jedną złą. Którą chcesz najpierw? Zła to jest taka, że zostało mi jeszcze bardzo dużo czasu, tak? Nie. Dobra, okej. Okay. To no. Która? Złą. Złą. Musisz je oddać. A dobra wiadomość jest taka, że dostajesz dwa piwa. No to super. Aha, ja mam je oddać, tak? Tak.
I te dwa piwa są dla was. Pierwsze dwie osoby albo... A czy mogę wybrać zadanie? Możesz brać zadanie. Nie, dobra. Ale w dużym skrócie. Teraz tak, pierwszy stanik na scenie otrzymuje od razu dwa piwa. Trzy, Sylwia? Dwa, jeden. Sylwia! Nie ma. Trzy, dwa, jeden i jedziemy, nabiera nowego znaczenia. Dobra. Dominik, masz teraz czas na pytania. Tak, czy ktoś z was ma ochotę podyskutować o tym, co przed chwilą mówiłem teraz? Bo w kuluarach pewnie takie osoby też będą, też się znajdą. Pierwsze dwie osoby dostają piwo. Możemy się tak umówić? Tak jest. Pierwsze dwie osoby dostają piwo. Okej. Okay. Pierwsze dwie osoby, które chcą zadać pytanie. Duże i zimne. Desperados nie jest duży. Okej, okay, jest ktoś? Jest ktoś. Szymon, Szymczyk. Prosimy tutaj do mikrofonu. Brawa dla pierwszego ochotnika, Szymona. Ale to jest alkoholik, on to robi tylko dla piwa. Ma piwo w ręce, więc kolejne mu się przyda do drugiej ręki. Znaczy ja cię chciałem zapytać, bo mnie zafascynowałeś tymi trzema ekranami. Dziękuję. Znaczy ja znam tą teorię, prawda, i widziałem kilka przykładów, ale czy kojarzysz jakiekolwiek takie przykłady, które zrobiły na tobie wrażenie, które tobie się podobają, zastosowania tego przez mainstreamowe media? Mówisz o zastosowaniu trzech ekranów? Czy o zastosowaniu tego mojego modelu? Nie, tego... Widz-ekran. Trzech ekranów. Na zasadzie, że masz show, które jest w telewizji, masz aplikację mobilną i masz serwis internetowy. Coś takiego, bo my tam sobie rozmawialiśmy w kuluarach w czasie twojej prezentacji i brakowało nam jednego przykładu, żeby publiczność sobie mogła po prostu pójść do domu dzisiaj i sprawdzić, jak to wygląda. Powiem wam tak, nie bez przyczyny powiedziałem, że technologia wyprzedza koncept i założenia. Dlatego, że jasne, gdyby się tam zgłębić, podejrzewam, że były jakieś wykorzystania tego. Nie przypominam sobie żadnego, które zrobiłoby furorę. Natomiast zainteresowanych odsyłam do blogu Artura Kurasińskiego. Tam we wpisie, jak powinna wyglądać, czy jak będzie wyglądać telewizja przyszłości i dlaczego tak jeszcze nie jest. Jest tam zmontowany film, ja miałem tu jeden slajd z tego filmu, jak tam facet sobie siedzi z iPadem, a w telewizji odbywa się mecz hokeja. To jest fajny film, który prezentuje tylko koncept, jak mogłaby wyglądać telewizja, w której na ekranie oglądacie mecz hokejowy, a na iPadzie sprawdzacie sobie rozmaite statystyki, powtórki, rozmawiacie, komentujecie na żywo ze swoimi znajomymi. To był przykład, który na pewno w branży rozszedł się bardzo szeroko, ale tak jak mówię, to była tylko jakaś tam... To chyba było w fazie prototypu, nie wiem. To był tylko film w każdym razie, to nie działało jako pełna usługa. Natomiast przykładu wykorzystań formatów, które wykorzystywałyby w pełni mobile i komputery. Wiesz co, nie przypominam sobie, jeśli wy pamiętacie, możecie mnie tutaj jakby poprawić, ale ja sobie niczego szumnego nie przypominam w tym momencie. Aha, piwo. Okej, dzięki, piwo dla Szymona. Ale jeszcze poszukam, bo mówię, do tej prezentacji szukałem bardzo dużo, natomiast nie znalazłem niczego, co by było w stanie was do tego jakby przekonać i pokazać wam, że ta teoria trzech ekranów faktycznie jakoś zakrzewiła się na stałe, nie wiem, w zachowaniu widzów na przykład, prawda? Okej, wyczerpująca odpowiedź. Teraz jeszcze jeden ochotnik, jedno piwo. Zapraszamy. Coś w tym jest, bo też idzie z piwem do nas. Sami alkoholicy. Jeszcze im mało. W końcu Krakspot, nikt go nie pamięta. Ja chciałem parę słów o Justin TV i live streamingu, który już jest. Ja od dłuższego czasu nie oglądam telewizji, tylko oglądam rzeczy na Justin TV. I nie tylko filmy pirackie, bo pirackie owszem, przyznaję się, tak, kradnę. Cyfrowe media, bardzo chętnie. Natomiast jest mnóstwo rzeczy, których nie ma dostępnych w telewizji, jak na przykład e-sporty, transmisje z rozgrywek na przykład StarCrafta 2. Tylko problem z technologią, tak jak mówiłeś, że tak kiedyś dotrze, ale moim zdaniem jest taki, że w Polsce jest słaby dostęp do dobrego uploadu. Znaczy firmy nie oferują tak dobrego uploadu, żeby można było stać się tą osobą, która będzie się tym zajmować. I ile jeszcze czasu zajmie, zanim się ludzie skapną, że to jest fajna sprawa i na tym można zarobić? Wiesz co, na ostatnie pytanie ci nie odpowiem, bo gdybym znał odpowiedź, to podejrzewam, że nie stałbym tutaj, tylko inwestowałbym w jakieś spółki technologiczne, którym byłbym w stanie albo doradzał
kiedy są w stanie coś takiego wdrożyć. Słuchaj, z tymi... poruszyłeś kilka tematów. Poruszyłeś temat telewizji na żywo, znaczy w ogóle nadawania na żywo. I ja myślę, że to też jest przyszłość. Jeszcze w tym momencie, jeśli się obserwuje, na przykład YouTube wprowadził niedawno dla partnerów możliwość streamingu live. Problemem do takich zastosowań czysto, powiedzmy, czy komercyjnych, czy takich, które wymagałyby jakiejś pełniejszej interakcji, musi za tym iść większa jakość. Więc jakiekolwiek opóźnienia, prawda, przesyle i tak dalej, one cały czas jeszcze stwarzają problemy. Natomiast ja uważam, że w niedalekiej przyszłości transmisje live i strumieniowanie na żywo to będzie coś, co doczeka się naprawdę bardzo ciekawych wdrożeń. My już też, nawet gdzieś tam mogę powiedzieć, że mieliśmy jakieś rozmowy na ten temat. Myślimy cały czas, mamy dużo konceptów, dużo rozkmin, jak te wszystkie nowe wątki łączyć. Natomiast ze StarCraftem, wiesz co, nie wiem, czy to jest problem. To jest rzecz skierowana do bardzo wąskiego grona odbiorców. Kto z was interesuje się e-sportami na sali? A czy... O, proszę. Masz odpowiedź, no nie wiem, 10 osób. Ja myślę, że zainteresowanie będzie rosnąć teraz, jakby nową formułą jest Barcraft, czyli oglądanie transmisji z rozgrywek w barach, to jest bardzo popularne w Stanach, zaczyna się w Europie. Jasne. 20 listopada jest w Krakowie, odbywa się pierwszy. Ja nie twierdzę, że to jest jakaś błahostka, bo jeśli faktycznie ja teraz zapiszę sobie to, na pewno podejdę do ciebie w kuluarach, bo jeśli to jest temat wart zgłębienia, to my będziemy go eksplorować. Ja nie jestem w tym momencie jakby specjalistą od tych tematów bardzo niszowych, natomiast i od wykorzystania internetu do takich celów, takich bardzo właśnie niszowych, natomiast jeśli to jest temat wart eksploracji, wart tego, żeby się tam głębiej zgłębić, to będziemy na pewno to badać. Po prostu mamy świetnych polskich graczy, którzy nie mają szansy pojechać, dlatego że jest za mało się o tym mówi tutaj, że to jest warte uwagi, a jest. Okej, wierzę. To jest chyba dobra konkluzja tego pytania. Jeszcze raz duże brawa dla naszego szejka, Dominika. Dziękujemy.